Jeszcze cię nie. O, teraz cię widzę. Teraz dzień dobry, dobry wieczór w sumie chyba, prawda? Jak 21. Pewnie gdzieś na Pomorzu jeszcze jest jasno. No. Tak, pewnie tak, na moim Pomorzu. My dzisiaj z Krakowa nadajemy dla was. Widzę, że już parę osób jest, także super. Możecie napisać, czy nas widać i słychać. Powinno widać dwie głowy i powinno słychać dwie głowy. Więc będziemy wdzięczne za informacje. Teraz jeszcze dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj spotykamy się tak naprawdę na pierwszym z trzech spotkań, które mamy w planie. O, Jadwiga i Kasia pisze, Roman, że nas widać, że słychać, także super. Tak jak mówiłam, spotykamy się na pierwszym z trzech spotkań. Mamy cykl, w którym chcemy porozmawiać o tym, jak najlepiej przygotować się do poszukiwania pracy, czy też do zmiany pracy. I Zuza, Justyna, bardzo serdecznie wszystkie dziewczyny witam. Nie tylko dziewczyny, bo przecież był Roman. Także będę się starała pamiętać też o mężczyznach, chłopakach, których tutaj mamy. To tak na początek może parę rzeczy, jeszcze bo wiem, że będą się schodzić osoby, to parę rzeczy organizacyjnych. Webinar jest przewidziany na około 1,5 godziny. Pierwsza część, taka godzinna, to głównie my będziemy mówić. Na ostatniej, tej 30-minutowej, maksymalnie 30-minutowej, chcemy przeznaczyć na Wasze pytania. Zachęcam Was do tego, żeby te pytania zadawać się na czacie. Agnieszka będzie tutaj je zbierać i właśnie w tej części przeznaczonej na pytania będziemy się starać na nie odpowiedzieć. Możecie też napisać, tak, i będziemy nagrywać, tak, myślę, że to jest ważna informacja, często pada takie pytanie, więc tak, będziemy nagrywać i mam nadzieję, że nas nie zawiedzie. Ja internet i wszystko będzie dobrze. Możecie jeszcze, o to Was bardzo proszę, żebyście napisali, skąd jesteście, gdzie teraz jesteście. Ja powiedziałam tak na początku, że dzisiaj z Krakowa, chociaż nie ukrywam, że wolałabym z Pomorza, zawsze to mówię, ale z Krakowa. Justyna, cześć, Ela, cześć, witajcie. Kraków, Rzeszów. Ja przeproszę na chwilkę. Jest Szczecin, proszę bardzo, jest Szczecin. Ania, dla ciebie. Tak. Warszawa. Warszawa. Super. To witaj. Na webinar zapisało się 291 osób, więc bardzo, tak, bardzo dużo, więc wyobrażam sobie, że może nas tu jeszcze trochę przybyć. Tak, ale też dostawałam takie informacje, że część osób nie może być, ale zapisuje się właśnie dlatego, żeby odsłuchać nagrania, więc rozumiem, że czas wakacyjny może być właśnie taki, że część osób po prostu będzie czekała na nagranie. No i bielsko-białą mamy. Kraków, Nowa Huta. Witajcie. Dobra. Myślę, że taką rozgrzewkę już mamy za sobą, więc ja postaram się włączyć prezentację i mam nadzieję, że też wszystko tutaj będzie ok. My na tej prezentacji troszkę się zmniejszymy, ale oczywiście to się... O, jest. Jesteśmy. To myślę, że raz jeszcze mogę wszystkich przywitać. Witajcie serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o szukaniu pracy i o tym, jak stworzyć CV, które zachwyci rekrutera. Ja nazywam się Ania Ławna-Kucharska. Jestem doradczynią zawodową, jestem trenerką. Zawodowo jestem związana z Fundacją Mamo Pracuj już od ponad 3 lat, o ile dobrze liczę. Jest ze mną Agnieszka Czmyrka-Czanowska,
której oddaję Witajcie. głos. Teraz ja. Tak. Ja nazywam się Agnieszka Czmyr-Kaczynowska. Jestem jedną ze współzałożycielek portalu Mamo Pracy i Fundacji. Jestem też mamą trójki moich urwisów, którzy towarzyszą mi od 13 lat w zmaganiu się z pracą zdalną i też między innymi rozwijaniu Mamo Pracuj. Dzisiaj jestem supportem Ani, ale też będę czuwać nad czatem, nad tym, żebyśmy też wspólnie za nim odpowiedziały na wszystkie pytania. Jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości, doprecyzowania, to pytajcie, ja będę pilnować i ewentualnie, jeśli będzie taka potrzeba, przerwę Ani delikatnie i odpowiemy na pytanie. Jeśli to będzie pytanie bardziej rozbudowane, to zaczekamy na koniec, więc śmiało pytajcie. Coś jeszcze chciałam dodać. Aha, a na co dzień, wiecie co, to ja najbliżej współpracuję z pracodawcami, których wspieram w tym, ażeby tworzyli przyjazne rodzicom i nie tylko rodzicom, oczywiście wszystkim pracownikom miejsca pracy, więc też sporo wiem od tej drugiej strony, jak to wygląda i też oczywiście chętnie podzielę się właśnie swoją wiedzą. Także ja jestem do waszej dyspozycji, Aniu, również twojej. Tak, myślę, że to będzie bardzo cenne. A właśnie, a propos tego, że obie jesteśmy związane z fundacją, z portalem Mamo Pracuj, Agnieszka, tak jak mówiła, jest założycielką, to kilka słów o fundacji i o portalu. Fundacja działa od ponad 5 lat, portal sam od ponad 9 i właśnie od ponad 9 lat wspieramy kobiety, mamy, ale też rodziców w powrocie na rynek pracy, w rozwoju zawodowym i tak jak Agnieszka powiedziała, wspieramy też pracodawców właśnie w tym zakresie, żeby tworzyli przyjazne miejsca pracy swoim pracownikom, rodzicom, żeby też chcieli zatrudniać mamy, żeby i rodziców. Prowadzimy też kampanie employer brandingowe, więc zarówno współpracujemy z kobietami, z rodzicami, jak i z pracodawcami. Chcemy, żeby ten rynek był jeszcze bardziej otwarty na to, na zatrudnianie rodziców, na zatrudnianie mam. Natomiast, co ważne, dzisiaj jesteśmy tutaj dla was dlatego, że Fundacja BNP Paribas postanowiła się nas wesprzeć w tych działaniach edukacyjnych, informacyjnych. Jest z nami też Paulina Gede, która jest wolontariuszką, wspiera nas w tych wszystkich działaniach, w organizowaniu cyklu tych 3 webinarów, o którym wspominałam na samym początku. I nie ukrywam, że te spotkania miały wyglądać troszeczkę inaczej. Tak naprawdę planowaliśmy w maju spotkanie stacjonarne w Warszawie dla około 20 osób, no, w związku z tym, że pandemia pokrzyżowała no nie tylko nasze plany, zdecydowaliśmy i też dostaliśmy taką możliwość, żeby przenieść nasze spotkania do online'u i tak jak Agnieszka wspomina, mamy prawie 300 osób zapisanych na dzisiejszy webinar, więc część osób będzie odsłuchiwać. Was serdecznie zapraszam do tego, do tej aktywności, do zadawania pytań, bo właśnie jesteśmy tutaj dla was. Będziemy się dzielić oczywiście naszą wiedzą, naszym doświadczeniem, ale to chodzi o to, żebyście wy mogli najwięcej skorzystać z tego spotkania. A czym się właśnie chcemy podzielić? To po pierwsze tym, gdzie szukać pracy. I to nie tylko w tym czasie takim trudnym, trochę zwariowanym, związanym z pandemią, ale właśnie, gdzie generalnie szukać pracy, jakie są elementy CV i co koniecznie trzeba w nim umieścić, a czego unikać, czego się wystrzegać w tym dokumencie, czym jest profil zawodowy. Myślę, że część z was już o nim słyszało, już wie i też z niego korzysta, ale właśnie dlaczego warto go mieć w CV, o tym też będziemy mówić. Wiemy, że w większości są osoby, są dziewczyny, które są mamami, więc też trochę powiemy o tym, jak przedstawić przerwę w życiorysie zawodowym, ale też chciałabym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że przerwa w życiorysie zawodowym niekoniecznie musi być związana z opieką nad dziećmi, może być związana po prostu też ze wspieraniem czy opieką nad innymi osobami zależnymi, jak na przykład rodzicami czy osobami bliskimi. I też powiemy parę słów o RODO w dokumentach aplikacyjnych. Co, to myślę, że możemy powolutku zaczynać. Gdyby
by się pojawiały pytania, to oczywiście. Oczywiście. Aniu, czy wolisz, żebym się była, że tak powiem, na widoku? Będzie ci przyjemniej, że tak powiem, wiesz, widzieć i mówić? Przyznam się, że tak, z tego względu, że niestety ja nie mogę was widzieć, nad czym ubolewam. Jeszcze nie mamy takiej możliwości, żeby was zobaczyć, więc myślę, że będzie mi miło, ale gdyby się coś działo takiego, że będziesz musiała zniknąć, to spokojnie. Przewiduję, ale to pomyślałam sobie jeszcze o jednej rzeczy, że tak naprawdę to widocznie tak miało być, bo mieliśmy mieć jedno spotkanie w Warszawie, a tak naprawdę mamy spotkania 3 i tak naprawdę ogólnopolskie, więc myślę sobie, że czasem, jak to mówi moja mama, nie ma tego złego, więc myślę sobie, że po prostu tak miało być i na pewno więcej osób skorzysta z całego programu, więc ja się bardzo cieszę. Na te dwa kolejne jeszcze będziemy zapraszać, także. Dobrze, to Ania zaczyna prezentację, a ja jestem tutaj na czacie do waszej dyspozycji i działamy. Tak. Myślę, że taką ważną rzeczą związaną z właśnie z poszukiwaniem pracy jest to, żeby na samym początku odpowiedzieć sobie na kilka pytań. I myślę, że nie ma to znaczenia, czy ktoś z was, czy któraś z was szuka pracy po przerwie, czy zastanawia się nad zmianą pracy, będąc aktywną zawodowo. Myślę, że ważne są takie rzeczy, że trzeba się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujemy. Czy na przykład po przerwie potrzebujemy szybko wrócić do pracy i to jest nasz główny cel, a trochę być może chowając swoje ambicje i aspiracje przynajmniej na jakiś krótki czas do kieszeni. Czy zależy nam na tym, żeby iść, jakby zatrudnić się na etacie, czy może to być jakaś współpraca na przykład na zasadzie B2B, czy na umowy cywilnoprawne. Te wszystkie pytania są o tyle ważne, że warto się zastanowić właśnie, czy to już jest czas na to, żeby szukać tej wymarzonej pracy, nie jedynej, bo często słyszymy takie informacje, że będziemy zmieniać tę pracę co średnio co 3-4 lata, tak? Ale tej takiej, która będzie nam jakby odpowiadała w 90 czy 100%, czy być może jest to czas na to, że troszkę nasze wymagania będziemy zmniejszać. Ważne jest to, żeby się zastanowić, jaka branża, w szczególności jeżeli tu branżę na przykład planujemy, czy chcemy zmieniać, a jaka branża, to czy mamy już wszystkie kompetencje, czy większość kompetencji, które nam umożliwiają wejście do tej branży. Ja bardzo też zachęcam do tego, żeby jakby zrobić sobie taki audyt naszych mocnych stron. Jak o tym mówię na warsztatach stacjonarnych, to wtedy padają takie stwierdzenie, że ja to już nic nie potrafię, ja to już nic nie wiem. Będąc z dziećmi 2, 3, 5 lat, to ja tak naprawdę nie mam żadnych kompetencji. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby usiąść, czy to z kartką, czy z jakimś programem, czy po prostu z Wordem i komputerem i naprawdę zastanowić się, co tak naprawdę umiecie, jakie macie swoje mocne strony, co jest taką wartością też dla was, żeby to też jakby pokaże wam, co już macie i w którą stronę warto iść, tak? Czy zobaczycie też, jakie macie, jaka jest wasza wartość. Bardzo ważne jest to, żeby sobie spisać doświadczenie zawodowe. Często też słyszymy, czy to na różnych spotkaniach, czy po prostu w kontakcie z innymi mamami, że dziewczyny mówią, no bo ja pracowałam na przykład tutaj w biurze i robiłam to i to. A później jak głębiej gdzieś tam dopytujemy, to okazuje się, że przed tym biurem było jeszcze coś, że po tym biurze, tak, które gdzieś tam jest w głowie, były jeszcze jakieś rzeczy takie dorywcze, chociażby na urlopach macierzyńskich, wychowawczych. I to naprawdę bardzo jest ważne, żeby sobie spisać te wszystkie doświadczenia zawodowe, bo też wyjdzie nam wtedy, wychodzą obowiązki, ale też nasze umiejętności. Ważne jest to, żeby też wiedzieć, czego oczekujecie od pracy, ale też od pracodawcy. Czy chcecie wrócić albo szukać pracy na cały etat, czy to ma być część etatu, czy ma być tam duża elastyczność na przykład w godzinach,
które się zaczyna i w których kończy? Czy na przykład bardziej stawiacie na to, żeby pracodawca wspierał Was w rozwoju? Te wszystkie pytania są bardzo ważne i warto na nie odpowiedzieć przed szukaniem pracy. Natomiast niezmiernie ważnym aspektem jest to, co jest niezbędne do tego, żebyście mogły, czy żebyście mogli tą pracę rozpocząć. Czy możecie ją zacząć już, bo na przykład macie krótki okres wypowiedzenia, albo wasze to życie prywatne jest tak poukładane, że tak naprawdę w ciągu tygodnia czy dwóch możecie rozpocząć pracę. Czy potrzebujecie trochę dłuższego okresu, chociażby związanym z waszym wypowiedzeniem, czy też przemyśleniem sobie na przykład tego, kto przejmie część obowiązków rodzinnych, czy związanych właśnie z dziećmi, czy wcześniejszą opieką nad domem. To wszystko pozwoli wam w taki gładki, w możliwie najmniej stresujący sposób na to, żeby rozpocząć właśnie tą swoją część życia związaną z rozwojem zawodowym. Agnieszko, czy do tej części chciałabyś coś dodać? Myślę, że zupełnie. Wszystko powiedziałaś. Strasznie bardzo ładne pytanie zadała Ela. To chyba się podzielę od razu, potem nie będę już przerywać pytaniami, która pyta, znaczy poczuła, że już się chyba zasiedziała i że czas na zmianę. I tak ładnie zapytała, czy chęć odmiany i nowych wyzwań to dobra motywacja do przebranżowienia się. I to trochę koresponduje z tym, co mówisz, bo myślę, że właśnie jeśli ono wynika z takiej motywacji naszej wewnętrznej, że czujemy, że już się nie rozwijamy, że chcemy czegoś nowego, to jest bardzo dobry sygnał do tego, że czas na zmianę. Potem można sobie rozpisać to wszystko, zresztą tak jak Ania mówiła, czy już mam wszystkie kompetencje, czy może właśnie nie, jeśli tak, to czego mi brakuje, znaleźć jakiś taki dobry, złoty środek, ale jako pierwszy punkt, to chyba jest tak naprawdę najważniejszy punkt po prostu, tak? Musi być ta motywacja, która mówi, ja chcę znaleźć pracę, chcę się przebranżowić, chcę znaleźć nową pracę, nową, lepszą pracę, chyba podstawa do tego początku, o którym mówisz. Tak w ogóle, jak Agnieszko przeczytałaś to pytanie, to miałam takie poczucie, że to jest takie pytanie retoryczne, że zanim już jest tyle energii i tyle takiej mocy, po prostu, to gdzieś, nie powiem, że się samo zadzieje, bo wymaga oczywiście tej inwestycji czasu, ale że po prostu, krok po kroku. Będzie. Dobrze, no to właśnie, to gdzie tej pracy szukać? Jeszcze nie tak dawno, bo w sumie w kwietniu i w maju dochodziły do nas takie trudne informacje z rynku pracy, tak, że bardzo dużo rekrutacji zostało zawieszonych, czy wręcz zrezygnowano z rekrutacji. Bardzo dużo osób też zaczęło tracić pracę. Nie wiem, czy macie profile na LinkedInie, to o tym Agnieszka będzie mówiła w spotkaniu, które będzie we wtorek, ale ja w pewnym momencie miałam takie poczucie, że jak się wchodziło na ten portal, to głównymi informacjami, jakie ja dostawałam, to jest to, że ktoś właśnie stracił pracę ze względu na COVID i jej szuka i prosi o udostępnianie informacji i szerowanie. I rzeczywiście było tak, że ten rynek, można powiedzieć, tak pikował w dół, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Natomiast przygotowując się do tego spotkania, też przejrzałam sobie najnowsze wyniki badań, takie raporty, które są z czerwca, i okazuje się, że powoli ten rynek rekrutacji zaczyna piąć się do góry. Jeszcze w maju było ponad 40% mniej rekrutacji niż w maju 2019, natomiast w czerwcu mamy tych rekrutacji tylko o 16% mniej niż było w 2019 roku, tak? Tych ilości ofert. Więc myślę, że powolutku tutaj ta sytuacja się stabilizuje, co nie oznacza, że firmy nie przygotowują się też na to przewidywanie drugiego rzutu, może tak to ujmę, pandemicznego. Natomiast myślę sobie, że już na tyle, w szczególności ci duzi gracze, jakby osadzili się w tej sytuacji, którą mamy teraz, że powolutku to wszystko się będzie stabilizowało i mocno za to trzymam kciuki.
Widać też, że zrobił się ruch na różnych portalach związanych z ofertami pracy. To oczywiście u nas na portalu też jest mocno widoczne. Rzeczywiście ten spadek ofert, które my publikowałyśmy na portalu naszym mamopracuje.pl, był znaczny, natomiast teraz tych ofert pracy mamy coraz więcej. I serdecznie Was zachęcam do tego, żeby te oferty sobie przeglądać, jakby patrzeć, co interesuje Was. Natomiast myślę sobie, że to nie jest, znaczy myślę sobie, wiem, że to nie jest jedyny sposób na szukanie pracy. Tych portali jest oczywiście bardzo dużo. Czasami one są podzielone ze względu na branżę, czasami ze względu na przykład na region. Natomiast ja bardzo, bardzo Was zachęcam do tego, żeby szukać pracy od trochę innej strony. Czyli zobaczyć sobie, pomyśleć, bazując na tych wcześniejszych informacjach, które zebraliście, o tym mówiliśmy na początku, żeby określić mocne strony, doświadczenie, jakby które firmy są dla Was takimi, z którymi chcielibyście nawiązać współpracę, w których chcielibyście pracować, które są jakby ważne dla Was, chociażby pod kątem właśnie jakiejś wartości czy projektów, które realizują. I zachęcam Was do tego, żeby odwiedzić strony tych firm, zobaczyć ich zakładki kariera, zobaczyć, jak one komunikują się, co piszą o rekrutacji, jakie mają stanowiska. I tak naprawdę to jest skarbnica wiedzy na temat różnego rodzaju firm. Tam możecie znaleźć takie informacje, które pomogą Wam później w procesie rekrutacyjnym. Czy to są właśnie jakieś informacje o projektach, które są realizowane, czy o projektach takich bardziej społecznych, czy o różnego rodzaju udogodnieniach, czy benefitach dla swoich pracowników. I myślę też, że warto odwiedzić te zakładki kariery, czy strony firm, które nie są być może w tym top 3 albo top 5, bo może się okazać, że to właśnie te firmy będą bliższe Waszemu sercu niż na przykład te, które wybieraliście na samym początku. Ważnym też takim elementem związanym z szukaniem pracy są profile na serwisach społecznościowych. Tak jak wspominałam, Agnieszka będzie mówiła o profilu na LinkedInie i budowaniu swojej marki osobistej na kolejnym spotkaniu. Natomiast tam nie tylko możecie szukać pracy poprzez ogłoszenia, ale możecie również, mówiąc kolokwialnie, zaczepiać rekruterów, śledzić to, co osoby zatrudnione w danej firmie piszą na temat właśnie swojego miejsca, w którym pracują. Możecie prosić też na przykład osoby, które są w gronie Waszych kontaktów, o polecenie Was na przykład na dane stanowisko. Jakby jest spektrum możliwości, które warto wykorzystać chociażby właśnie na serwisie społecznościowym takim, jakim jest LinkedIn. Zachęcam do tego, żebyście się też zapisywały do grup branżowych w social mediach. Oczywiście to może być LinkedIn, ale Facebook jest też taką skarbnicą różnego rodzaju grup. A ja w szczególności jakby mam w swoim kręgu zainteresowań grupy związane z employer brandingiem czy z HR-em i nie tylko tam mogę podnosić swoje kompetencje, umiejętności, jakby zdobywać informacje, ale też poznawać nowe osoby, zobaczyć. Często jest tak, że one też wrzucają na przykład jakieś informacje, kogo aktualnie poszukują w swoich firmach, więc jak najbardziej zachęcam Was też do takich działań, które są mocno proaktywne. Kolejnym elementem, który tutaj mamy, jest networking. W czasie koronawirusa niekoniecznie jest on takim networkingiem face to face, gdzie spotykamy się na dużych wydarzeniach, czy branżowych, czy jakichś rozwojowych, ale networking też wspaniale przeniósł się do online'u. Czy to właśnie na te grupy branżowe, czy na różnego rodzaju spotkania, które są kontynuowane właśnie z offline'u do online'u. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby okazywać się na takich networkingach czy na takich grupach, żeby też dzielić się tą wiedzą, którą macie, waszym doświadczeniem, bo też w ten sposób krok po kroku budujecie swoją eksperckość.
I tak jak networking przeniósł się do online, no tak też przeniosły się i będą przenosić z tego, co nam wiadomo, różnego rodzaju targi pracy. Wiem, że są planowane też stacjonarne, ale to zobaczymy, jak dalej nam się sytuacja rozwinie. Natomiast targi pracy online oczywiście mają dla mnie przynajmniej bardziej wymagającą formułę, bo wymaga ona o wiele większego skupienia, ale też takiego samozaparcia. Natomiast myślę sobie, że to jest jakby taki kolejny krok, nie tylko dla absolwentów, bo zachęcam Was też do tego, że nawet jeżeli targi są reklamowane jako targi dla absolwentów, a na przykład Wy jesteście na etapie przebranżawienia, to spokojnie możecie korzystać z takiej oferty i z tej możliwości, żeby porozmawiać z tym człowiekiem, który zajmuje się czy procesami rekrutacyjnymi, czy zarządza jakimiś projektami w tej firmie, która jest w obszarze Waszych zainteresowań. Agnieszko, czy do tej części? Coś by się to... Jakieś pytania, czy się pojawiły? Mamy pytanie, sobie wpisuję, Ala, nawet nie wiem, czy się nie znamy, Alu, przypomina o czymś bardzo ważnym i myślę, że to jest coś, co warto dodać, że bardzo dobrze wypadają kandydaci, którzy podczas rozmowy wykazują się wiedzą, która świadczy o tym, że kandydat zadał sobie trud, dowiedział się czegoś o firmie, odwiedził stronę www, odwiedził profil, wie, czym się firma zajmuje, wie, co się dzieje, wie, jakie na przykład nagrody pracodawca zdobywa, z czego jest dumny, jak na przykład nagroda Great Place to Work albo certyfikat pracodawca przyjazny rodzicom, który my przyznajemy, czy różne inne działania CSR-owe, to tak naprawdę rekruter widzi, że ten kandydat jest rzeczywiście zainteresowany. I w drugą stronę, to pewnie dodałabym coś z takiego naszego podwórka, czasem zdarzało nam się rekrutować osoby, które mówiły, że bardzo się cieszą, że mogą pracować dla tego portalu pracuj.pl. I ja bardzo, bardzo się cieszę, ale no jeszcze pracuj.pl nie jesteśmy. I dla mnie to było dosyć zabawne, tak, bo świadczyło o tym, że tak naprawdę ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi, czym się zajmujemy. Jasne, że mógł się pomylić i przejęzyczyć, ale z dalszej rozmowy wiedziałam, że jednak to nie było, więc strasznie to jest ważne i nie jest to wazeliniarstwo, tylko to jest po prostu rzetelne przygotowanie do rozmowy, tak? Mm-hmm. I myślę, że też taką ważną informacją jakby na podsumowanie tej części jest to, że pomimo tego, że jakby wydaje się, że bardzo dużo jakby trzeba włożyć energii i czasu na to, żeby właśnie przeczytać różne strony, czy odwiedzić, czy nawiązywać kontakt z innymi osobami i często też słyszymy, że nie macie na to czasu, ale myślę, że ważne jest to, żeby podkreślić, że szukanie pracy jest tak naprawdę procesem. I naprawdę bardzo ważne jest to, żeby się do niego dobrze przygotować, czy robiąc właśnie audyt swoich kompetencji, czy audyt niejako pracodawców, z którymi chcecie się po prostu związać, bo później ta wiedza, którą te informacje, które zdobędziecie, mogą naprawdę zaprocentować podczas rozmowy rekrutacyjnej. Jeszcze taką jedną myśl miałam, to się nią podzielę, jeśli chodzi o ten networking, że on nazywany jest networkingiem, ktoś by powiedział, a znaleźć pracę po znajomości, ale tak naprawdę wszystko tutaj związane jest z taką, ja wiem, rekomendacją i tak naprawdę polecenie pracownika czy polecenie pracodawcy komuś, jakiemuś pracownikowi działa tak naprawdę najbardziej skutecznie w obie strony. Pracodawcy bardzo lubią, jak ktoś poleca, tak? Warto z tą osobą pracować. Proszę z nią porozmawiać, przyjdzie taki kandydat, naprawdę warto z nim pracować i w drugą stronę, to ciekawy pracodawca, spójrz na jego oferty pracy, więc działa to w dwie strony i ten networking to rzeczywiście de facto można potraktować w ten sposób, czyli zobaczyć, kto gdzie pracuje spośród znajomych, kto spośród znajomych, z kim można byłoby porozmawiać, dowiedzieć się czegoś o firmie, jak się pracuje, czy to jest pracodawca, któremu czy warto zaufać. Wiecie, to jest inwestycja taka, tak zwana jakby nasza inwestycja, naszych godzin pracy, ale też takiego zaufania, więc warto ulokować, że tak powiem, swój czas i swoją energię u pracodawcy, który będzie z tego korzystał w takim najlepszym stopniu po prostu. Dokładnie. I właśnie, i teraz przechodzimy do tej części związanej z idealnym CV. I dla mnie bardzo ważne jest to, żeby
na samym początku zapamiętać, że nie ma jednego idealnego wzoru związanego z CV. Zachęcam Was do tego, żeby tworzyć CV pod dane ogłoszenie, czy też pod daną branżę, żeby trochę modyfikować swoje dokumenty aplikacyjne. Nie zachęcam do tego, żeby wysyłać te same dokumenty aplikacyjne na 100-200 ogłoszeń, żeby one były dokładnie takie same. I myślę, że to, od czego zaczynamy pisanie CV, to jest to, żeby dobrze przeczytać ogłoszenie, na które chcemy aplikować. Jeżeli aplikujemy na ogłoszenie, a nie jest to taka aplikacja spontaniczna. Tak naprawdę w ogłoszeniu jest bardzo dużo informacji, które warto by było, żeby się znalazły w CV. To nie chodzi o to, że mamy przekopiować to, co jest w tych obszarach, które pracodawca wymaga do naszego CV. Oczywiście, że nie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby sobie zobaczyć, czego pracodawca oczekuje, na co liczy, że dostanie, i też w podobny sposób ubrać to słowa w swoich dokumentach aplikacyjnych. Ale od początku. Na pewno jest tak, że wiecie, że dane osobowe w CV muszą być, tak? To ma być imię i nazwisko, to ma być numer telefonu, to ma być adres mailowy. Jest Aniu, czekaj. Zuzanna pisze, że nie słychać. Czy ktoś jeszcze ma problemy z głośnością? Bo jeśli cokolwiek się dzieje, to tak technicznie jest taki przycisk reconnect, czy połącz ponownie, wy go widzicie na górze nad... Owaj, Emilka pisze, że słychać. To jeśli właśnie coś nie słychać komuś, to czasem jest to związane, wiecie, z internetem, którego czasem nam tutaj brakuje już, więc po prostu zróbcie reconnect. I powinno działać, więc już powinno się, dobra. Wspaniale. To jeśli, Aniu, mogłabym sekundkę dodać, bo pomyślałam sobie, że jakby mamy 21:30, to może zanim zaczniesz opowiadać o tym, jak zrobić CV, to ja bym chętnie zapytała, czy uczestnicy webinaru, żebyście napisali, kiedy ostatnio szukaliście pracy, na czacie, bo mam taką, nawet sobie zapisałam taką myśl, że to jest też trochę inaczej, jakby, że to CV, o którym Ania będzie opowiadać, zastępuje trochę de facto CV i list motywacyjny, jaki na przykład ja znam, kiedy dawno, dawno temu szukałam pracy. I wtedy mówiło się, teraz, Weronika, teraz, dobra, to możecie napisać. Czasami ktoś pisze, że de facto szukał pracy 5 czy nawet 10, a może 15 lat temu, bo rzeczywiście od tego czasu albo praca znajdowała go sama, albo pracuje w jednej firmie. Więc no właśnie, Ela pisze, rok temu po 12 latach. Dobra, piszcie. Ale zmierzam do tego, że CV coraz częściej zastępuje także list motywacyjny, dlatego to, co Ania powiedziała, że pisze się CV pod daną ofertę, jest bardzo ważne i jest trochę czymś innym niż kiedyś list motywacyjny. Czyli teraz wiele firm nie potrzebuje listu motywacyjnego, odchodzą od niego. Czasem się zdarza, wtedy go wypełniacie, ale CV pokazuje Was w całości, łącznie z Waszą motywacją, trochę chęcią, jakby pokazuje dużo więcej niż takie stare CV. Stąd to CV poświęcimy, zresztą Ania będzie opowiadać, poświęcimy mu bardzo, bardzo dużo czasu. Dobrze, Ania pisze, że 2 lata temu, ostatnio CV miała 12 lat temu, w kwietniu stworzyłam nowe. Świetnie, Justyno. Julita pisze, że nie rozumie pisania listu motywacyjnego, podsumowanie zawodowe już wiele mówi. Właśnie, Julito, i dokładnie to, czyli będzie Ania pokazywała też podsumowanie zawodowe. Kiedyś tego nie było, teraz tak naprawdę jest kluczowe i też jakby decyduje tak naprawdę o naszym, tak, myślę sobie o naszym zatrudnieniu, bo to jest coś, co rekruter widzi na początek. Alu, pewnie potwierdzisz, ale mówi się, że rekruter ma około 6 sekund na zapoznanie się z CV, więc tak naprawdę teraz warto się skupić na tym, jak je jest tworzyć, ażeby te 6 sekund zadecydowało, że to właśnie do Was rekruter zadzwoni.
A propos tego, że nie wiadomo, po co jest list motywacyjny, to bardzo często mówiło się też o tym, że jakby CV trochę odchodzi też w zapomnieniu, bo na przykład mamy profile na różnych portalach społecznościowych, tych takich bardziej zawodowych czy branżowych. Natomiast często jest też tak, że to CV jest dołączane, czy jest prośba o to, żeby dołączyć CV nawet do takich systemów rekrutacyjnych, gdzie wypełnia się jakąś ankietę i gdzieś tam w końcu jest prośba o to, żeby jak już się odpowie na przykład na parę pytań, żeby jednak dołączyć do CV. Więc zachęcam do tego, żeby zainwestować trochę czasu. Tam ktoś napisał, że miesiąc pisał CV. No właśnie, żeby zainwestować trochę czasu na to, żeby to CV stworzyć. I właśnie, wracając do tego, dane osobowe. Tak jak wspomniałam na początku, imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, to tak naprawdę są główne dane osobowe, czy wasze takie dane kontaktowe, może nawet nie osobowe, które powinny się w CV znaleźć. Ja pewnie dołączyłabym tutaj jeszcze taką informację o link do profilu na LinkedInie, natomiast pamiętajcie jakby dwie rzeczy. To, żeby sprawdzić, czy nie ma tam żadnych literówek, czy też cyferówek, czy cyfrówek, czyli żeby dane były poprawne, i to, że nie ma takiej potrzeby, żeby wpisywać tam na przykład cały swój pełny adres zamieszkania, a jeszcze na przykład dodawać adres zameldowania do tego, bo jest inny niż zamieszkania. I też nie ma potrzeby do tego, żeby podawać tam datę urodzenia, czy na przykład swój stan cywilny. Absolutnie nie. Imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, czy też link do profilu na LinkedInie w zupełności wystarczą. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście napisać taką informację, że na przykład szukacie pracy, czy na przykład mieszkacie w Krakowie, czy w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, natomiast jakby pełny adres nie jest potrzebny. Jeżeli aplikujecie do jakiejś firmy, nawet jeżeli ona jest na drugim końcu danego miasta, to jakby domniemuje się to, że nie ma tutaj problemu u was z dojazdem z której strony, więc myślę, że tutaj jakby podawanie całego adresu, a już adresu zamieszkania, zameldowania absolutnie nie jest potrzebne. Drugim takim elementem, który często przysparza różne problemy, jest zdjęcie. Tak naprawdę jakby w prawodawstwie polskim nie ma czegoś takiego, że zdjęcie powinno się znaleźć, czy nie powinno się znaleźć. Często to zdjęcie jest wymagane w ogłoszeniach, albo zachęca się do tego, żeby to zdjęcie się pojawiło. Z kolei w firmach, nazwijmy to międzynarodowych, jakby często z kolei nie ma takiego wymogu, żeby dołączać zdjęcie. Natomiast jeżeli już zdecydujecie się na to, żeby to zdjęcie było, to ja z kolei mocno zachęcam do tego, żeby ono było profesjonalne, co niekoniecznie oznacza to, że trzeba od razu iść do fotografa i zrobić sobie profesjonalną sesję. Jeżeli macie takie możliwości, to oczywiście jak najbardziej szczerze zachęcam, tylko wtedy trzeba powiedzieć, że to jest do dokumentów aplikacyjnych i większość fotografów ma taką usługę i spokojnie można z tego skorzystać. Natomiast jeżeli będziecie robić to zdjęcie same, czy też sami, to zachęcam was do tego, żeby też odpowiednio się do tego przygotować. Czyli albo jeżeli chcecie, to zrobić jakiś delikatny makijaż, jakąś też delikatną fryzurę, ubrać się bez jakichś widocznych dekoltów czy jaskrawych kolorów. Ważne jest to, żeby was było widać na tym zdjęciu, a z tyłu jakieś neutralne tło. Szczerze, widziałam w rekrutacjach, które z kolei ja prowadziłam, różne zdjęcia. Były to zdjęcia z wakacji, na przykład w stroju bikini. Standardem jest to, że robi się zdjęcie na przykład na tle lodówki. Ja bardziej polecam ścianę neutralną, nie lodówkę. Więc takie zdjęcia absolutnie nie. Nie zachęcam też was do tego, żeby pokazywać się na tych zdjęciach z dziećmi, bo myślę sobie, że dokumenty aplikacyjne są dokumentami oficjalnymi, do których ubiegacie się o pracę, więc niekoniecznie od razu trzeba tutaj być na przykład z całą rodziną i to nie tylko chodzi o dzieci.
Na tym zdjęciu z kolei zachęcam do tego, żeby być delikatnie uśmiechniętym, żeby patrzeć się wprost do swojego rozmówcy. Ważne jest to, żeby to zdjęcie było po prostu dobrej jakości. I nasze telefony już naprawdę na to pozwalają, żeby takie dobrej jakości zdjęcie zrobić, a poza tym możemy nałożyć różnego rodzaju filtry, tylko żeby też nie przesadzić, na to też uczulam, żeby to zdjęcie też żeby wyglądać profesjonalnie i też otwarcie. Tutaj Ala napisała, że lepiej nie zamieszczać żadnego zdjęcia, niż zamieszczać nieprofesjonalne. I dokładnie tak, myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Ja a propos profesjonalizmu i nieprofesjonalizmu, tak przypomniała mi się taka jedna rzecz, myślę, że też bardzo, bardzo ważna, jeżeli chodzi o dane osobowe. Jeżeli będziecie podawać swój adres mailowy, to najlepiej stworzyć sobie taki adres mailowy, który będzie się składał z waszego imienia i nazwiska w dowolnej konfiguracji. Najpierw może być imię, później nazwisko albo odwrotnie. Jeżeli jest zajęte, to dodać ewentualnie tam jakąś cyfrę. Bo tak jak wspominałam, jestem z Krakowa i nawet zdarzało się tak, że dokumenty aplikacyjne, które ja dostawałam z adresu na przykład Wisełka 30, tak? Więc absolutnie wisełki, buziaczki, słoneczka, kicie, kocie odpadają. Imię i nazwisko w dowolnej konfiguracji też po to, i nie na domenie buziaczek.pl, dokładnie. Aniu, dziękuję Ci za to, żeby można było też Was rozpoznać, jeżeli ten adres mailowy jest po prostu z tego adresu mailowego wysyłacie. Tak naprawdę rozgrzał się tutaj nasz czat do czerwoności na zdjęcie, więc chwileczkę chciałam się, to tak jak podsumowałeś, to z Alą wspaniale, ale Jadzia pytała, czy zamieszczenie zdjęcia nie powoduje sugerowania się daną osobą. No i rzeczywiście to jest ważne pytanie, bo ja wiem z kolei, że rekruterzy lubią CV ze zdjęciem, tak? Oczywiście każdy ma swoje preferencje, może Ala albo Ania powiedzą, że one na przykład wolą bez, natomiast przyjemnie jest, bo od razu ktoś sobie wizualizuje daną osobę, tak? I wie, kogo się spodziewać. To po prostu jest po ludzku przyjemniejsze, ale rzeczywiście nie ma żadnej obligacji i na pewno nie powinno być tak, że CV bez zdjęcia ma mniejsze szanse, więc jeśli masz ładne zdjęcie i czujesz, że chcesz je zamieścić, to warto je zamieścić i nie martwić się, że to spowoduje sugerowania się daną osobą, więc to odpowiadając od razu, Jadziu, na twoje pytanie. Zdjęcie naprawdę można bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne zdjęcie i spokojne zrobić już sobie domowo, czy z pomocą kolegi, koleżanki i to bardzo fajnie wyjdzie. Pisze tutaj Karolina, że kiedyś po rozmowie o pracy byłam poproszona o podejście do komputera i napisanie w dokumencie czegoś o sobie. To było strasznie dziwne, bo ubiegałam się na stanowisko w sekretariacie szkoły językowej, a nie jako copywriter. Byłam przerażona, więc myślę sobie, że tak naprawdę to jest tak, że już samo wsadzenie swojego zdjęcia jest jakimś wyjściem ze strefy komfortu. Pójście na rozmowę będzie takim kolejnym, czy nawet jeszcze wcześniej rozmowa z rekruterem przez telefon będzie kolejnym etapem. Potem będzie rozmowa rekrutacyjna, potem być może właśnie napisanie o sobie przy komputerze czegokolwiek. Więc jakby to trochę też jest takie przygotowanie tak naprawdę do kolejnych po prostu wyzwań. Więc jakby wyzwanie związane ze zdjęciem, czy czasem listem motywacyjnym, który jak widać sprawia trochę problemów, to po prostu warto to poćwiczyć, tak? Ja tutaj właśnie przyklaskuję Ali, jak pisze, że lubi CV z zdjęciem, bo dzięki niemu łatwiej mi zapamiętać kandydata. I rzeczywiście ja pamiętam, jak prowadziłam procesy rekrutacyjne, to ja bardzo lubiłam sobie by wiedzieć, kto przyjdzie, tak? Żeby też go rozpoznać, bo pamiętajcie o tym, że jakby ta rozmowa jest rozmową rekrutacyjną, więc nie tylko wy jesteście ciekawi, z kim będziecie rozmawiać, ale rekruter również i ja lubiłam to, że jakby
wiedziałam, kogo mam szukać, na przykład jak ktoś przychodził, więc myślę, że to było też, też fajne. Była jeszcze taka uwaga i też troszkę już nie o zdjęciu, aczkolwiek jeszcze sobie pomyślałam, że de facto wielu rekruterów potwierdza to, że jak zainteresują się danym CV, to sobie robią research na temat tej osoby, więc tak czy inaczej gdzieś to zdjęcie pewnie jakieś, wizerunek jakiś nas znajdą, więc po co, że tak powiem, mu to utrudniać, to tylko możemy ułatwić. To taka jedna myśl, a tutaj był też komentarz o danych i myślę sobie, że to, co Aniu powiedziałaś, to jest bardzo ważne, ale żeby tych danych wcale nie było bardzo dużo, tak? Czyli liczby dzieci, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania i co więcej, na przykład zdarzało nam się komentować CV z adresem poprzedniego pracodawcy, co już jakby w ogóle, wiecie, takim z ulicą i z kodem pocztowym, w ogóle tylko minimum danych, ażeby można się było z Wami skontaktować, po prostu. I właśnie tą kolejną rzeczą, którą warto mieć w swoim CV i szczerze do tego zachęcam, jest właśnie profil zawodowy. Ten profil zawodowy, czy podsumowanie zawodowe, czasami to się nazywa celem zawodowym, jest po to, żeby opowiedzieć o sobie. Tylko nie też długo, no mają być 2-3 zdania, tak maksymalnie i wcale niewielokrotnie złożone, które mówią o waszych albo najważniejszych osiągnięciach, albo o waszych najważniejszych umiejętnościach czy kompetencjach, ale też o tym, do czego dążycie, co możecie dać też pracodawcy. Ja nie lubię tego stwierdzenia, że rekrutacja jest takim procesem sprzedaży siebie. Bardziej jest mi bliskie do tego, że to jest pokazanie swoich kompetencji i sprzedaż swoich umiejętności. I już w tym profilu zawodowym jak najbardziej można to zawrzeć. Ja wiem, że to może być trudne, żeby w 2 czy 3 zdaniach napisać najważniejsze informacje czy osiągnięcia i jeszcze dodać na przykład tutaj jakieś konkrety w postaci cyfr, czy na przykład jakichś procentów, jeżeli gdzieś wzrosła jakaś sprzedaż z waszą pomocą. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest to, żeby zainwestować, poświęcić trochę czasu na to, żeby takie podsumowanie, taki profil zawodowy w 2-3 zdaniach napisać na samym początku. On powinien właśnie znaleźć się albo pod danymi, jeżeli dane są u góry, albo jeżeli dane są z boku, to też powinien być ten profil umieszczony w CV wysoko, dlatego żeby właśnie skupiać wzrok rekrutera. I myślę sobie, że warto jakby pokazać ten profil na przykładach. I tutaj już Wam pokazuję 2 takie przykłady. Może ja przeczytam tylko pierwsze. Jestem przedstawicielką handlową z 7-letnim doświadczeniem w sprzedaży B2B w międzynarodowym środowisku. Zoptymalizowałam oraz wzmocniłam proces sprzedaży, dzięki czemu osiągnęłam 50% większy zysk w ciągu roku. Szukam pracy, która da mi możliwość prowadzenia produktu na nowe rynki, również zagraniczne. I tutaj chciałabym się chwileczkę zatrzymać. Macie informację, kim zawodowo ta osoba jest, ilu letnie ma doświadczenie, jakie miała swoje osiągnięcia, tak? Oraz to, czego szuka, czyli te najważniejsze elementy. I nie przerażajcie się, jeżeli na pierwszy rzut oka jakby myślicie, że nie możecie znaleźć podobnych informacji. Myślę, że jak najbardziej, jeżeli się trochę zastanowicie, na pewno znajdziecie takie informacje, takie rzeczy, które mogą, pozwolą Wam na pokazanie siebie, swoich umiejętności w taki konkretny, skompilowany sposób. Natomiast jeżeli jesteście w procesie przebranżowienia i chcecie tutaj uwypuklić swoje umiejętności, a nie macie jeszcze za tym na przykład jakiegoś bogatego doświadczenia zawodowego, to jak najbardziej profil zawodowy jest idealnym miejscem do tego, żeby opisać o swoich umiejętnościach. Albo na przykład można tutaj wpisać kursy, jakie się skończyło, czy nawet jakąś informację krótką o tym, że podnosicie swoje kompetencje na przykład w jakimś projekcie społecznym, czy w ramach wolontariatu i uczycie się danych umiejętności. Także jak najbardziej profil jest idealny do tego, żeby po prostu się chwalić swoimi kompetencjami.
czy Agnieszko, do tej części. Ja tak sobie pomyślałam, Aniu, czy może jakieś takie wskazówki, bo myślę sobie, że ten profil jest na tyle ważny, tak? Zaraz przejdziemy do dalszych części, czy jakieś takie wskazówki jakby do tego, jak najlepiej, od czego najlepiej zacząć sobie jego tworzenie, jeśli nasze CV do tej pory nigdy tego nie takiej części nie miało. Mówiłaś o tym, że no właśnie, jak nie mamy to doświadczenia, to będzie troszkę inaczej. Jak mamy doświadczenie, to będzie troszkę inaczej. W sensie, jakie informacje tam powinny się zawrzeć? Myślę, że najkrócej mówiąc, te z tego swojego audytu umiejętności i doświadczenia, które zachęcałam do tego, żeby zrobić w ogóle przed samym tworzeniem CV. Natomiast ważne jest to, żeby popatrzeć też, kolejny raz wracamy do tego, ale żeby popatrzeć na to, czego oczekuje pracodawca, kogo szuka, bo te informacje znajdziecie w ogłoszeniu. I jeżeli zobaczycie sobie na ogłoszenie, kogo pracodawca szuka i zobaczycie sobie na swoje umiejętności, kompetencje, doświadczenie, to myślę sobie, że będą tutaj punkty styku, które bardzo warto uwypuklić. I pewnie łatwiej by mi było tutaj powiedzieć na jakimś konkretnym przykładzie, ale myślę sobie, że spokojnie, jeżeli zestawimy właśnie te dwa elementy, czyli oferty pracy plus nasze umiejętności, kompetencje, doświadczenie zawodowe, to jak najbardziej będziemy mogli czy mogły ten profil zawodowy stworzyć łatwiej. Natomiast zawsze zaczynałabym od tego, jakby kim ja jestem zawodowo albo do czego jak dążę, tak jak tutaj jest informacja o tym, że jestem przedstawicielką handlową, czy właśnie, że mam doświadczenie w zarządzaniu projektami. Od tego wyjść, napisać o swoich najważniejszych osiągnięciach czy o kompetencjach, umiejętnościach, które są ważne dla pracodawcy i pod spodem, i jakby zakończyć tym, czego się oczekuje, co jest ważne, czy co można dać pracodawcy, bo pamiętajcie o tym, że w CV bardzo ważne jest to, żeby mówić językiem korzyści, żeby rekruter czy pracodawca jakby miał taką świadomość, czy zaciekawił się tym, co możecie dać i żeby was chciał zaprosić na rozmowę, żeby dowiedzieć się o was więcej. Bo Jadzia pyta też, jakby, jak się przebranżawiam, jak mogę pokazać to wszystko, jeśli aplikuję już na stanowisko w nowym zawodzie. To już słówko powiedziałaś, Aniu, ale rozumiem, że to mogłoby to jeszcze raz wybrzmieć, tak? Co będzie tym kluczem? Natomiast zastanowiłabym się też nad tym, czy z poprzedniego mojego doświadczenia zawodowego nie ma jakichś elementów czy obszarów, które też mogę być może nie w jeden do jeden przenieść do nowej pracy, tak, przyszłej pracy, ale czy są takie umiejętności, czy kompetencje, czy po prostu doświadczenie, które w jakiś sposób też będzie mi pomagało na tym nowym miejscu pracy, ale też jasno podkreślić te nowe umiejętności, które zdobywasz, czy które udoskonalasz, jak najbardziej w tym profilu zawodowym powinny się znaleźć. Rozumiem, że możemy przejść do. To jeszcze ostatnie, Aniu, o profilu zawodowym. Ela. Halo, słychać mnie? Tak. Słabiutko? Słyszysz mnie? Nie, słyszę cię, tak. Ela, jeszcze tak na upewnić się chcę w 100%, czy dobrze rozumiem, że w profilu można podkreślić te kompetencje i umiejętności, które będą odpowiedzią na oczekiwania pracodawcy zamieszczone w ofercie. Tak ja zrozumiałam pytanie, to tak. Jak najbardziej, chyba że chcemy stworzyć CV stricte kompetencyjne, czyli tak naprawdę takie CV, w którym w głównym naszym miejscu i znaczną część naszego CV zawierają właśnie te kompetencje i opis tych kompetencji z przykładami, więc tak, jak najbardziej. Dobra, to dziękuję. To idziemy dalej odnośnie CV. Kolejnym elementem, który powinien znaleźć się pod profilem, jest doświadczenie zawodowe. I tak, dokładnie doświadczenie zawodowe, nie wykształcenie. A dlaczego? Bo tak naprawdę rekruter jakby w głównej mierze interesuje się tym, co już jakby macie, co jest za wami, jakie macie doświadczenie, na jakich stanowiskach. I warto to doświadczenie opisać w taki sposób, że pokazujemy daty,
Niekoniecznie z dniami. Ja tutaj zachęcam do tego, żeby dać miesiące na przykład i lata, od kiedy do kiedy na danym stanowisku i też to jasno stanowisko podkreślić, byliście właśnie zatrudnieni i wypunktować też najważniejsze obszary czy obowiązki, którymi się dana osoba zajmowała. I tutaj jeszcze raz odsyłam do ogłoszenia czy oferty, na którą aplikujecie. Zobaczcie sobie, jakie właśnie obowiązki, czy jakie oczekiwania są najwyżej w tym ogłoszeniu. I one też powinny w tym waszym opisie znaleźć się, czy można je wypunktować na początku, albo też wyboldować, tak? Czyli wytłuścić, żeby one przyciągały uwagę. Ale o co apeluję, żeby to też nie było tak, że nagle całe CV jest, wiecie, wyboldowane, bo wtedy to się wszystko zaciera. Najważniejsze słowo, najważniejsza fraza, żeby ona się rzeczywiście tutaj pojawiała. Ważne jest to, w tych obowiązkach ważne jest to, że nawet jeżeli stanowisko, które napiszecie, a nie dacie tutaj nawet w skrócie listy obowiązków waszych, to tak naprawdę stanowisko niekoniecznie mówi w 100% to, czym się zajmowaliście, bo czy to project manager, czy handlowiec może zajmować się w różnych firmach trochę innymi obszarami. I niekoniecznie jest tak, że to doświadczenie można jeden na jeden przełożyć jakby na wszystkich właśnie handlowców, czy menadżerów, czy koordynatorów we wszystkich firmach. Ważne jest też to, żeby to doświadczenie napisać w takiej odwróconej chronologii. Czyli to najwcześniejsze, czy te ostatnie, które jest wasze, żeby ono było jak najwyżej, a te starsze, które się pojawiały, żeby one sukcesywnie sobie jak najniżej były pokazywane w CV. Z wykształceniem mamy podobnie. To, które jest najświeższe, tak nie ujmę, dajemy na górze, te, które są gdzieś tam późniejsze, dajemy na dole. Natomiast ważna rzecz, jeżeli macie wykształcenie wyższe, to nie ma potrzeby wpisywania informacji o tym, że skończyliście na przykład gimnazjum czy szkołę średnią. Chyba że ma ona rzeczywiście jakiś istotny wpływ na to, na to stanowisko, na które aplikujecie, bo na przykład jeżeli aplikujecie chociażby do branży IT, a ktoś skończył technikum jakieś informatyczne, a nie pracował w międzyczasie w IT, ale się przebranżawia, to jak najbardziej tutaj można taką informację wpisać. Natomiast nie zachęcam do tego, żeby też w tej części związanej z wykształceniem wpisywać wszystkie kursy, które się ukończyło, bo to też nie jest na to przestrzeń. To jest przestrzeń na to, że mówimy o tym, czy mamy wykształcenie średnie, czy mamy wykształcenie wyższe i podajemy to, które ma rzeczywiście istotny wpływ, czy w jakiś sposób istotny mówi o tym, czym się zajmowaliśmy, czy jaki mamy background związany właśnie z naszymi umiejętnościami i wiedzą. I a propos właśnie umiejętności. Umiejętności często są takim obszarem, który jest tak naprawdę niedoceniany w CV, a ja zawsze lubiłam ten obszar w dokumentach aplikacyjnych. Natomiast warto pamiętać o tym, że jeżeli wpisujemy tutaj umiejętności, chociażby językowe, to warto je podać w taki międzynarodowej, w międzynarodowo ustandaryzowany sposób. Ja musiałam sobie aż to zapisać, bo przyznam szczerze, że nigdy nie pamiętam tego, jak to się nazywa, ale jeżeli chodzi o języki, to mamy Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, czyli to są te słynne A1, A2, B1, B2, C1, C2, czyli poziomy, w którym opisujemy naszą znajomość. I to tak, jeżeli zrobimy, jest to najbezpieczniejsze, bo wtedy rekruter wie, na jakim poziomie posługujemy się danym językiem i jakiego właśnie może od nas oczekiwać znajomości, na jakim poziomie. Jeżeli nie macie przekonania, na przykład
ktoś z Was dawno nie używał jakiegoś języka i tak naprawdę do końca nie wie, na jakim poziomie się znajduje, to nawet w internecie można znaleźć bezpłatne takie testy, które warto zrobić. Tylko one nie sprawdzają tej umiejętności językowej, tylko rozumienia, pisania czy właśnie gramatykę. I warto sobie go zrobić, jakby przetestować, zobaczyć, co tam powinno się znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi z kolei o zainteresowania, to była też taki obszar CV, który ja bardzo, bardzo lubiłam. Bo pomyślcie sobie, jeżeli dostaje się czasami 10, a czasami 100 CV, gdzie ma się osoby z podobnym doświadczeniem, z podobnymi umiejętnościami i na przykład jeszcze te osoby korzystają z bardzo podobnych szablonów, przy konstruowaniu CV, to tak naprawdę zainteresowania często to nie chodzi o to, że one w jakiś sposób przeważają za tym, żeby zaprosić daną osobę do procesu rekrutacyjnego dalszego, ale czasami jest tak, że one dużo mówią o danej osobie, bo ja na przykład byłabym zainteresowana, jeżeli ktoś by mi napisał, że na przykład uwielbia oglądać filmy francuskie czy hiszpańskie w tym danym języku bez lektora i bez tłumaczenia, a na przykład poszukiwałabym osoby z dobrą znajomością takiego języka, a nie napisałby mi, że lubi film, kino i książki, bo to jest taka sztampa, która tak naprawdę nic nie mówi. A jeżeli na przykład szukamy kogoś, kto ma się dobrze sprawdzić w zespole i napisze w zainteresowaniach, że na przykład uprawia nawet amatorsko jakąś dyscyplinę sportu zespołowego, czy to siatkówka, czy piłka nożna, to jakby możemy sobie tutaj domniemywać, interpretować, że jeżeli świetnie się sprawdza i lubi takie gry zespołowe, to pewnie w zespole w jakiś sposób też będzie mu się pracowało dobrze. Tak? Jakby można sobie zobaczyć, co tutaj ta osoba, jakie ma te kompetencje, nie tylko w życiu zawodowym, ale też właśnie w życiu prywatnym. Także zainteresowanie jak najbardziej dużo mogą o Was powiedzieć, natomiast uczulam na to, żeby pisać też w zainteresowaniach prawdę. Jeżeli ktoś z Was nie ogląda tych filmów w obcym języku bez tłumaczenia, to lepiej tego nie wpisywać, tak? Jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, biega, ale bardzo rzadko, a napisze, że przygotuje się do maratonu albo przebieg kilka maratonów, a trafi na rekrutera, który jest pasjonatem biegania i zacznie wypytywać o różnego rodzaju biegi, tak, które są znane, a ktoś powie, że totalnie nie wie, o co chodzi, to wiecie, to tutaj jakby buduje taką atmosferę, że nie do końca można tej osobie wierzyć. Więc zainteresowanie, a i owszem, ale też przemyślanie i zgodnie z prawem. I oczywiście ostatnią rzeczą, którą tutaj mamy, jest zgoda na przetwarzanie danych, tutaj nazwana jako zgoda RODO. Ważne jest to, żeby pamiętać, że naprawdę trzeba ją zawrzeć w dokumentach aplikacyjnych. Bardzo często jest tak, że już w ogłoszeniu jest taka klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i warto ją po prostu przekopiować, tak? Czyli tutaj jeszcze raz potwierdza się to, że warto modyfikować CV pod dane ogłoszenie, bo te zgody mogą się troszeczkę od siebie różnić w zależności od danej firmy i to warto modyfikować nie tylko ze względu na zgodę, ale właśnie ze względu na to, co trzeba zawrzeć w dokumencie aplikacyjnym albo które swoje umiejętności wypunktować. Ale pamiętajcie też to, że jeżeli tej zgody nie będzie, czy nie odklikacie też odpowiedniej części, na przykład jakiegoś formularza aplikacyjnego, to po prostu rekruter jakby nie może wziąć Waszych dokumentów pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Więc o tym przypominam, na to też chciałabym, żebyście zwracali uwagę. Agnieszko, czy do tej części, bo tam widzę, że dużo się dzieje, więc Więc nie, spokojnie możesz, Aniu, powolutku przechodzić do końca, a ja wszystkie pytania spisałam. Dobrze. I będziemy, jest jeszcze kilka odnośnie tego wykształcenia, doświadczenia, więc na pewno. Dobrze. Będziemy jeszcze rozmawiać. Tak,
Tutaj jest taki slajd, który chciałabym, żebyście zobaczyli, natomiast proszę Was, nie patrzcie na to, co tam ta Pani napisała w CV, bo tam jest dużo błędów, jakby chociażby właśnie data urodzenia. Natomiast chciałam Wam pokazać, na co tak naprawdę, gdzie ucieka wzrok rekrutera, jak patrzy na dokumenty aplikacyjne. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie ten profil zawodowy znalazł się u góry, bo tak naprawdę góra i ta lewa strona, góra dokumentu i lewa strona to są te przestrzenie, na które bardzo zwraca uwagę rekruter. I w związku z tym, że właśnie, że tworzymy Mamo Pracuj dla mam, ale też dla rodziców, ale jakby głównymi odbiorczyniami są mamy, to właśnie, co z tą przerwą zawodową? Często dostajemy takie pytania, czy przyznawać się, że jesteśmy mamami, tak? Czy mówić w pierwszym zdaniu o tym, że jesteśmy mamami? I ja sobie myślę o tym, że przerwa zawodowa może być jak najbardziej atutem. Jeżeli w czasie przerwy zawodowej, nawet jeżeli ona czasami trwa 2 lata, czasami 5, a czasami 10, inwestowałyście w swój rozwój, czy to na przykład szlifowałyście jakiś język, czy opanowałyście do perfekcji Excel, czy właśnie jesteście na etapie przebranżowienia i inwestujecie czas w kursy, albo też po prostu w samodzielną naukę, na przykład jakiegoś języka programowania, to jak najbardziej warto o tym powiedzieć, że i to nie tylko na rozmowie rekrutacyjnej, ale właśnie już w tym profilu zawodowym, a w tych pierwszych 2-3 zdaniach, żeby ta osoba, która czyta Wasze dokumenty, jakby może Was poznać tylko i wyłącznie na samym początku z tego dokumentu, tak? Więc warto dawać te informacje, które mogą być przydatne. I czy przyznawać się, że jestem mamą? Jeżeli ta luka jest długa, to trochę jest tak, że to samo się nasuwa. A z drugiej strony bardzo ważną rzeczą jest tutaj taka informacja, że jeżeli aplikujecie na stanowisko, w którym na przykład jest wymagane 7 czy 5 lat doświadczenia na danym stanowisku, z Waszego CV wynika, że to doświadczenie jest, ale tak naprawdę przepracowałyście rok, a później pojawiło się pierwsze, drugie, dajmy na to trzecie dziecko i byłyście na urlopach czy macierzyńskich, czy wychowawczych, to myślę, że nie jest to elegancko, nie jest to też mile widziane, żeby to w jakiś sposób mijać się z prawdą tutaj, że macie takie doświadczenie. Warto przy obowiązkach, jeżeli punktujecie, na przykład w ostatniej tym myślniku napisać, że od tego miesiąca, tego i tego roku przebywacie na przykład na urlopie macierzyńskim czy na urlopie wychowawczym. I to jest też taka informacja, która jasno mówi o tym, że oczywiście doświadczenie macie, zawodowe, ale macie też doświadczenie inne w tym, że jesteście po prostu mamami. Natomiast jeżeli te przerwy nie są w jakiś sposób znaczące, długie, czy one były we wcześniejszych Waszych okresach i one nie były długie we wcześniejszych okresach zatrudnienia, to nie ma tak naprawdę potrzeby, żeby wpisywać takie informacje. To ja bym dodała, Aniu, tak naprawdę korzystając też tutaj z czegoś, co napisała Ania, że ona wpisała, wychodzi z założenia, że nie chce marnować czasu na firmy, którym to przeszkadza. I jest mi to też bardzo bliska myśl, to znaczy, tak jak Ania powiedziała, jeżeli ta przerwa jest rok i wracamy po urlopie macierzyńskim, to czy jeszcze może 2 lata, czasem mówi się, że 3, no to nie ma najmniejszego problemu, no w końcu jesteśmy zatrudnieni, być może zmieniamy firmę tylko i będzie to robić, nasze kompetencje się jeszcze tak całkowicie nie zdezaktualizowały, ale jeśli ta luka jest dużo dłuższa, to przy jakiejś najbliższej możliwej okazji na pewno to wyjdzie i po prostu niepotrzebnie ktoś będzie jakby rozczarowany albo być może w jakiś sposób zareagować, a jeśli by się zdarzyło tak, że trafimy na rozmowę bez względu na to, po jak długiej przerwie do pracodawcy, dla którego bycie mamą będzie problemem,
no to życzę, żebyście nie dostały pracy u tego pracodawcy, dlatego że potem wcale nie będzie łatwiej. To będzie droga przez mękę i nie będzie tutaj mowy o tym, ażeby być mądrym i zaangażowanym pracownikiem i dostać zaufanie ze strony pracodawcy i zrozumienie. Więc ja takiej pracy wam po prostu nie życzę. Tak? Dokładnie tak. No dobrze, dobrze. Pojawiają się pytania, spisuję Aniu wszystkie. Dobrze. I teraz kilka rzeczy, które myślę, że są ważne i chciałabym po prostu, żeby też tutaj wybrzmiały. Czyli po pierwsze, przygotujcie sobie krótką informację o sobie. To jest po to, żebyście po pierwsze sprawniej napisały profil, czy napisali profil zawodowy, ale też po drugie po to, że jak zadzwoni rekruter i zaprosi was na rozmowę, albo po prostu zadzwoni i zapyta, czy poprosi, czy może pani, czy może pan powiedzieć kilka słów o sobie, to żeby nie odpowiedzieć, albo ja w sumie nie wiem, albo ale ja to w sumie nie wiem, nie mam co powiedzieć. Absolutnie nie. Napiszcie sobie, przećwiczcie sobie taką krótką informację o sobie, tak? Przećwiczcie sobie z kimś bliskim, który ta osoba, żeby wam dała też taką informację zwrotną na ten temat. Czy rzeczywiście zawarliście wszystkie informacje, które są ważne pod kątem zawodowym dla tej osoby? Czyli właśnie, czym się zajmowaliście, jakie stanowiska zawodowo obejmowaliście, jakie były najważniejsze obowiązki, czy właśnie jakie były wasze najważniejsze osiągnięcia czy doświadczenia. Nie bójcie się tutaj używać też takich mocnych słów, czyli jeżeli odpowiadałaś, czy odpowiadałeś za dany projekt, czy go koordynowałaś, czy byłaś odpowiedzialna za jakieś działania, to nie bójcie się tego pisać, po prostu. To jest też, już ta pierwsza krótka informacja jest też takim obszarem do tego, żeby się chwalić swoimi osiągnięciami. I ja rozumiem, że czasami trzeba te osiągnięcia sobie właśnie przećwiczyć, ale żeby w taki sposób naturalny, łatwy opowiedzieć o tym, kim się jest pod kątem zawodu. Druga rzecz. Pomyśl, jakie kompetencje rozwinęłaś, będąc na urlopie macierzyńskim, czy tacierzyńskim, czy też wychowawczym. I czy w jakiś sposób można przyłożyć to na sferę zawodową. Bo jest też tak, że czasami nie ma przestrzeni, czy po prostu jakby nie było takiej możliwości, żeby się, nie wiem, dokształcać, czy podnosić swoje kompetencje na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Ale czy może jest taki obszar, w którym się rozwinęłaś, tak? Czy rozwinąłeś? A czy na przykład nie jest tak, że w szkole czy w przedszkolu zajmujesz się organizacją, czy wspierasz organizację jakichś wycieczek, tak? Czy odpowiadałaś na przykład za organizację jakiegoś spotkania dla wszystkich rodziców albo dla nauczycieli? Tam jest gro kompetencji, umiejętności, które można też wykorzystać w życiu zawodowym, więc szczerze też zachęcam do tego, żeby pomyśleć pod kątem zawodowym o swoich kompetencjach, takich, nazwijmy to, bardziej prywatnych. Zachęcam do tego, żeby uczyć się nowych rzeczy. Wiecie, teraz nie tylko w dobie pandemii, ale jest tyle możliwości, gdzie możemy bezpłatnie i online zdobywać, czy po prostu szlifować swoje kompetencje. Czasami są to kompetencje językowe, czasami jest tak, że jestem w grupach mamowych, w których dziewczyny też umawiają się na przykład na to, że będą ze sobą konwersować w danym języku. Czasami dziewczyny i chłopaki uczą się też na przykład nowych kompetencji IT, albo uczą się z tutoriali na YouTube, na przykład Excela, tak? Szlifują swoje kompetencje. Więc zachęcam do tego, żeby korzystać z takich możliwości i krok po kroku szlifować swoje kompetencje. Jeżeli czujecie się na siłach i macie właśnie tą energię do tego, żeby uzupełnić kwalifikacje, czy też zmieniać zawód, to jak najbardziej trzymam w kciuki i zachęcam do tego, ale też, żeby to robić w taki sposób rozsądny, czyli zacznij od planu,
wypisz sobie nawet, zobacz, jakie są poszczególne kroki do tego, żeby na przykład zmienić zawód, jakby co jest potrzebne, czego musisz się nauczyć i krok po kroku rozłóż sobie to w czasie na mniejsze cele i oczywiście świętuj osiąganie tych celów, żeby podnosić właśnie swoje kwalifikacje. Nie bójcie się działać, próbować i nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się tego, żeby wysyłać dokumenty aplikacyjne na takie stanowiska, w których nie spełniacie 100% kryteriów. Wiecie, ogłoszenie to jest takim koncertem życzeń pracodawcy, tak, czy rekrutera. Często jest tak, że osoby, które tworzą to ogłoszenie, wiedzą, że znalezienie takiej osoby, która w 110% będzie odpowiadała na te wszystkie kryteria, po prostu nie jest możliwe. Więc na przykład, jeżeli jest wymagane 5 lat doświadczenia w danym, na danym stanowisku, a wy macie 3 albo 4, to po prostu aplikujcie. Jeżeli nie znacie na przykład tego już przysłowiowego Excela w sposób wyśmienity, ale znacie go bardzo dobrze, to też aplikujcie. W ogóle są takie badania, które pokazywały, że mężczyznom wystarczy, że chyba w 20 czy 30%. 20%, Aniu, 20%. Odpowiadają ich kompetencje czy umiejętności kryteriom, które są zawarte w ogłoszeniu, a kobiety mają takie głębokie przekonanie, że muszą spełniać 100% kryteriów. No absolutnie nie, dlatego szczerze zachęcam Was do tego, żeby nie bać się i aplikować, no bo co najgorszego może się stać? Ktoś Was zaprosi na rozmowę i po prostu tam będziecie mogły się pokazać z jak najlepszej strony. Dlatego szczerze trzymam kciuki. Zanim zakończysz, Aniu, to jeszcze dodam, że tak naprawdę pracodawcy tworzą jakiś rodzaj listy marzeń swojego kandydata. I po pierwsze, wcale nie jest powiedziane, że taki kandydat istnieje, będzie dostępny na rynku i pozwólmy pracodawcy zdecydować, czy chce kogoś o innych, mniejszych, może innych po prostu kompetencjach. I dwa, tak jak napisała Edyta, że czasami nie ma żadnego innego kandydata, tak? Nie ma, taki kandydat nie istnieje. Wy nie wiecie, kto inny jeszcze wysyła CV i z kim tak naprawdę wasze CV jest porównywane, więc nie ma co się martwić. To nie znaczy, że zachęcamy też do wysyłania CV na wszystkie oferty, jakie znajdziecie, tylko na te, które, na których wam zależy, bo tylko na te jesteście się w stanie przygotować dobrze, dowiedzieć o tym pracodawcy. Tak? Nie jesteśmy w stanie sprawdzić sobie 40 pracodawców i o każdym z nich wiedzieć coś wspaniałego i ich nie pomylić. Tak? Więc to tak na koniec. Tak. Właśnie na koniec zachęcam Was do tego, obojętnie czy jesteście mamami, czy kobietami, czy jeszcze przed Wami macierzyństwo, czy jesteście tatami, czy właśnie jeszcze nie, po prostu do tego, żeby uwierzyć w siebie, w swoje umiejętności, w swoje możliwości i też w to, że nawet jeżeli właśnie jakieś Wasze umiejętności, kompetencje nie są jeszcze na tym idealnym poziomie, to zawsze można się czegoś nauczyć, nawet właśnie w pracy, a już w szczególności w pracy. Pamiętajcie też o tym, że pracodawcy inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, więc uwierzcie w to, że możecie i po prostu przygotujcie się do tego procesu aplikacyjnego i rekrutujcie się. To ja mam już sporo pytań spisanych, które się pojawiły. Jeśli czujecie, że jeszcze chcecie o coś zapytać, a nie zapytaliście, to proszę, to jest ten czas, a ja, Aniu, zacznę Ci zadawać pytania, żebyś mogła zacząć odpowiadać. Dobrze. Dobrze. To pytanie trochę takie wracające do COVID-u i obecnej sytuacji. Kasia skomentowała, że teraz jest trochę trudny czas, że wysyłam bardzo dużo CV, a telefon milczy, mimo że aplikacje są otwarte. I pytanie, czy ze mną jest coś nie tak? Czy to są czasy dziwne i trudne, jeśli chodzi o zmianę pracy? I Aniu, odpowiedz Ty, jeśli jest z nami Ala, Edyta, Ania, które widzę, że chyba też mają doświadczenie pracy, to też napiszcie, dziewczyny, bo to nie jest łatwa odpowiedź. Tak, bo ja zacznę od tego, że to zależy, tak? Jakby w tym sensie czasy są trudniejsze, tak? Jeżeli chodzi o poszukiwanie pracy, to nie jest jeszcze tak, jak było chociażby na początku roku. Natomiast myślę sobie, że
pierwszą rzeczą, którą ja bym zrobiła, to zrobiła sobie właśnie audyt tych CV. Zobaczyła, czy właśnie jak bierzesz ogłoszenie, jak je studiujesz, to czy rzeczywiście to twój dokument aplikacyjny jest jakby stworzony pod dane CV. I to nie chodzi o to, że trzeba tutaj przekłamywać, czy wręcz kłamać i przepisywać, tak jak mówiłam wcześniej, informacje z ogłoszenia do dokumentu aplikacyjnego, ale właśnie, czy te najważniejsze informacje, które pewnie ty posiadasz, najważniejsze umiejętności, czy one rzeczywiście są pokazane w twoim dokumencie. I myślę, że warto naprawdę od tego zacząć, krok po kroku, a nawet jeżeli nie od tego, to właśnie jeszcze krok w tył, czyli zrobić sobie audyt swoich umiejętności, o którym mówiłam na początku, swoich mocnych stron, żeby być przekonanym i uwierzyć też w to, że właśnie, że te umiejętności się ma. Więc nie szukaj od razu jakiegoś problemu, że to jesteś tobie, że ty jesteś dziwna, czy jakoś to tam tak ujęłaś, tylko po prostu zobacz sobie najpierw na swoje dokumenty, aplikacje. Monika pyta, czy w CV wpisywać wszystkie doświadczenia zawodowe. Kilka lat temu pracowałam popołudniami po pracy na etacie jako asystentka stomatologiczna. Czy wpisywać w CV równoległe zatrudnienia? Jeżeli w jakiś sposób to doświadczenie ma wpływ na to stanowisko, na które teraz aplikujesz i pokazuje te umiejętności, które są tam potrzebne, to tak. Jeżeli nie ma to żadnego wpływu i na przykład nie zrobi tutaj jakiejś dużej dziury w życiorysie, to ja bym tego nie wpisywała do dokumentu takiego, jak jest CV. Pewnie bym to wpisała na LinkedIn. Dobra. To już jeszcze widzę, że tu pojawiają się kolejne, będę zaraz pilnować. Czy warto korzystać z szablonów CV? Warto, oczywiście, że warto, ale nie bezrefleksyjnie. Tak jak wspominałyśmy, czasami jest tak, że właśnie rekruter dostaje dziesiątki czy setki, wiecie, CV osób, które mają podobne doświadczenie, podobne wykształcenie i jeszcze tak naprawdę są na takich samych szablonach, tak? Więc generalnie trudno się tutaj wyróżnić w jakiś sposób. Często jest tak, że uwagę rekrutera przyciąga coś, co nie jest standardowe. I oczywiście nie zachęcam tutaj do tego, że jak aplikujecie do branży jakiejś bankowej, finansowej, żeby na przykład CV było w kolorze odblaskowo-zielonym, tak, napisane, ale żeby być może troszkę zmodyfikować ten dany obszar, czy graficzny, czy jakiś układ, żeby to CV w jakiś sposób mogło się wyróżnić. Dobra. To czy podpisywać CV wysyłane elektronicznie? W sensie podpisywać je ręcznie, tak? No, to wyobrażam sobie, tak? Czy wysłane drogą elektroniczną należy podpisywać? Może być jakieś takie faksymile, skan. Widziałam takie CV. Ale tak naprawdę chyba tego nikt nie wymaga, prawda? Teraz się już z tym nie spotkałam. Ja pamiętam, jak ja szukałam swojej pierwszej pracy, bo bardzo dawno temu, to rzeczywiście wymagało się tego, żeby gdzieś tam były podpisywane, najlepiej odręcznie właśnie piórem na końcu. Teraz nie ma takiej potrzeby, absolutnie nie. Dobra, to lećmy dalej. Czy ma sens pisać do pracodawcy na pół roku przed możliwością podjęcia pracy i dopytanie, co będzie interesujące, żeby się douczyć i potem nie zaczynać od juniora? To warto do pracodawcy napisać, tak? Myślę sobie, że jak najbardziej. Natomiast nie wiem, czy pisałabym z tym, że szanowne panie X, chciałabym pracować w waszej firmie, więc czego mogę się douczyć, tak? Jakby na co postawić. Myślę sobie, że warto zacząć od tego, żeby przestudiować właśnie stronę pracodawcy, tak? Żeby wiedzieć, jakie on prowadzi na przykład projekty, jeżeli to jest IT, czy w ogóle jakiekolwiek inne projekty, jaki jest obszar, w którym oni działają, poobserwować w social mediach, jakby czego, na co stawiają, czego wymagają i myślę, że jakby samo z siebie będzie tutaj wynikać, jakie obszary kompetencyjne są ważne i w co warto zainwestować. Natomiast nawiązywać kontakt z rekruterami zawsze warto.
Ja myślę sobie, że tutaj ważne może być jakby ten, może nie tyle pisanie do pracodawcy, co tak naprawdę zrobienie researchu samemu, znalezienie jakiegoś pracownika, zapytanie, może ktoś ze znajomych pracuje, dowiedzenie się, bo ja znam takie sytuacje, że pracownik przychodzi, rekrutuje się i jest, że tak powiem, w trakcie rozmowy i dostaje feedback, który też jest bardzo cenny, że jeszcze prosi się douczyć tego i być może wtedy może pan do nas, pani do nas spróbować aplikować i to też jest bardzo cenne, natomiast to jest troszkę inna sytuacja, że przychodzi ktoś aplikując na stanowisko i on mówi, że no moje kompetencje myślę, że są wystarczające, okazuje się, że nie, to jest troszkę inna sytuacja niż taka, która mówi, że to ja bym chciała za pół roku przyjść do was do pracy, ale bym nie chciała na juniora, tylko trochę lepiej, to powiedzcie mi co zrobić. Myślę, że to nie jest, to chyba nie jest przyjęty sposób, ale może Alina czy... Czasami warto zacząć od tego juniora tak naprawdę, bo wbrew pozorom można się bardzo dużo nauczyć i jeszcze pod opieką na przykład jakiegoś mentora, tak? I za pieniądze pracodawcy. Więc ja zachęcam do tego, żeby się nie bać tych stanowisk juniorskich, a wręcz przeciwnie, od nich zaczynać, a czasami nawet jest tak, że warto aplikować na te takie stanowiska bazowe, które być może w 100% nie odpowiadają ambicjom, ale pomagają temu, żeby zobaczyć, jak w firmie się pracuje, co firma daje i też krok po kroku piąć się do tego stanowiska wymarzonego. Pytanie, czy słowa kluczowe, i tutaj nie do końca zrozumiałam, ale przypuszczam, o co chodzi, czy są słowa kluczowe używane jakby w CV, bo teraz niestety często człowieka zastępuje program do rekrutacji i ma zadane algorytmy, więc generalnie myślę, Aniu, że powiedz po prostu o tych algorytmach. No. Słowa kluczowe, które są w ogłoszeniu, warto zawrzeć w swoim CV, ale zgodnie z prawdą oczywiście, jeżeli ma się dane kompetencje, dane doświadczenie, to warto je opisać w taki sposób, jaki jest w ogłoszeniu, bo rzeczywiście jest tak, że albo oko rekrutera, albo algorytm szuka rzeczywiście tych słów kluczowych, więc warto na to zwrócić uwagę, ale zgodnie z prawdą. Tak, tak, ale też jakby właśnie intencjonalnie wiedzieć, że na przykład może być tak, że to jakiś algorytm przeszukuje nasze CV czy tam formularz aplikacyjny zgodnie z jakimiś swoimi wyobrażeniami. Dobrze, to teraz bardziej rozbudowane pytania. Aha, nie, jeszcze jedno, Justyna pyta, czy należy wpisać zgodę RODO, jeśli w formularzu zgłoszeniowym na stronie firmy zaznaczamy wyrażenie owej zgody? Jeżeli to jest dokument, który na przykład dołączamy, tak, czyli... Czy w jakiś sposób importujemy? To dodać zgodę RODO, tak? Tak. Tym bardziej, że jeżeli jest na przykład taka informacja wymagana w ogłoszeniu. Mamy też taką najnowszą formułkę na Mamo Pracuj dostępną, prawda? Być może, być może jeszcze zdążę dodać ją, ażeby wysłać One też zazwyczaj są właśnie w ogłoszeniach, więc myślę, że... Prawda? To jest też chyba tak, że każdy pracodawca może mieć jakąś swoją, warto ją wtedy oczywiście po prostu skopiować i mieć u siebie. Dobra, to jeszcze pytania dwa. Bardziej takie refleksyjne, tak? Weronika napisała mnie o słowie, jak w formularzach pracodawcy wymagają podania daty urodzenia, adresu zamieszkania korespondencyjnego i innych danych wrażliwych. Czy to jest w ogóle legalne? Na szkoleniu z prawa pracy w lutym mówiono, że te takie dane mogą być wymagane od pracodawcy po decyzji o zatrudnieniu, a nie na etapie rekrutacji. Jak ty, Aniu, sądzisz, z czym się spotkałaś i może Ala, może Ania odpowiedzą, jak to wygląda już z punktu widzenia właśnie pracodawcy? Na niektóre stanowiska, w niektórych instytucjach czy firmach rzeczywiście takie dane są od razu wymagane, tak? Czy też na przykład zaświadczenie o niekaralności jest również wymagane do tego, żeby dołączyć do dokumentów aplikacyjnych. I rzeczywiście wtedy jakby trochę nie ma z czym dyskutować, bo to jest też odpowiednia podstawa prawna, która zazwyczaj w ogłoszeniu jest podana. Jeżeli czujecie, czy czujesz, że coś tutaj do końca nie gra, to też jakby warto zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że te dane już na samym początku są wymagane. Natomiast myślę, że w ogłoszeniu taka informacja powinna być zawarta. Czy są, też nie są. Dobrze, to pamiętajcie, że to już powolutku kończymy, więc tak naprawdę ostatnie pytanie możecie zadać, bo jeszcze pytanie Julity,
Julity, dobrze pamiętam, tak, że właśnie ma trochę dylemat związany z tym, że jak znaleźć czas tak naprawdę na naukę, na doszlifowanie jakichś kompetencji. Wykupiłam sobie kurs Excela, kurs języka angielskiego, ale zwyczajnie przy dziecku brak czasu. Co byś, Aniu, poradziła? Jak znajdować czas? Co sobie powiedzieć takiego, żeby znaleźć czas? Bo ja wiem z oczywiście swojego własnego doświadczenia, że dzieci, dom są w stanie zająć 100% albo nawet 150% naszego czasu, jakim dysponujemy, i po prostu na to trzeba, że tak powiem, musi się coś posunąć. Ktoś. Ja sobie myślę, że to jest ważny taki aspekt pewnie na jakąś dłuższą rozmowę, mówienie o swoich potrzebach, bo to nie tylko sobie trzeba powiedzieć, ale warto powiedzieć też swoim bliskim, czy to partnerowi, czy mężowi, czy nie wiem, mamie, teściowej, komukolwiek, że potrzebuje się takiego czasu na to, żeby móc zainwestować też w siebie, czy mieć taki obszar, który jest właśnie dla naszej po prostu satysfakcji do podnoszenia kompetencji. Wiecie, i zachęcam Was też do tego, żeby też nie rzucać się od razu z 5 kursami, tylko być może z jednym i rozłożyć go w czasie na mniejsze kroczki, na przykład 15 minut dziennie coś zrobię, tak? Albo godzinę w tygodniu będę coś robić, chociaż ja wolę te 15-20 minut dziennie niż godzinę raz w tygodniu, i tymi małymi kroczkami dojść do celu. Więc jakby tutaj są dwie rzeczy. Czyli zrobić taką przestrzeń sobie, ale nie tylko sobie, ale poprosić po prostu o wsparcie innych osób. I dwa, rozłożyć to na mniejsze elementy. I myślę, że tutaj jest jeszcze jedna rzecz, która jest warta podkreślenia, to, że na przykład jeżeli mama wraca do pracy po przerwie, to tak naprawdę zmienia się nie tylko u mamy, ale coś musi się zmienić też w całej rodzinie. I myślę, że warto o tym porozmawiać. No jasne, że z roczniakiem czy dwulatkiem to tak ciężko mu zrobić wykład na temat tego, że mama wraca do pracy, ale z partnerem, z mężem czy z bliskimi osobami, a i owszem, i po prostu poprosić też o wsparcie w tych działaniach. Nie jest to łatwe czasami. Widzę, że pytania się skończyły, odpowiedziałyśmy na wszystkie, także skończyła się lista. Mamy rzeczywiście perfect timing, jak to mówią, więc Aniu, tak, możemy kończyć. Mieściłam się w czasie i bardzo, bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze piszę, że właśnie Ala mówi, żeby wykorzystać te krótkie przerwy. A i owszem, dżemki, a i owszem. Dżemki też czasami, jak dziecko śpi, to warto też się przespać, również niekoniecznie wkuwać słówka, ale może co drugi dzień, jak najbardziej. To tak, to będziemy kończyć i ja Wam bardzo, bardzo dziękuję, że w tym takim urlopowym, lipcowym czasie znaleźliście chwilę na to, żeby posłuchać o CV i o szukaniu pracy. Zachęcam mocno do tego, żeby zapisywać się na webinar związany z LinkedInem, który będzie prowadziła Agnieszka przy moim wsparciu już we wtorek o 21:00. Oraz na webinar czwartkowy, który będzie prowadziła Natalia Gozdowska o przygotowaniach o tym, jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej, również online. Myślę, że to jest też ważny temat. Zapraszam Was na cały cykl webinarów. Zapraszam Was też do tego, zachęcam, żebyście informowali też o tym, że są takie spotkania. Osoby inne, które mogą potencjalnie skorzystać. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście, za to, że było tyle pytań, bo myślę, że to jest ważne, że mogłyśmy tutaj być może nie twarzą w twarz, ale odpowiedzieć na jakieś indywidualne pytania. Oczywiście nagrania będą dostępne. Ja bardzo dziękuję Paulinie, która była że trzymała kciuki. Mam nadzieję, że wszystko się jeszcze nagrało dobrze i do zobaczenia. Spokojnej nocy i do zobaczenia we wtorek i w czwartek. Trzymajcie. Ja również. Ja też bardzo dziękuję i jak tylko będzie dostępne nagranie, to do 24 godzin powinno być już w waszych skrzynkach. Także do zobaczenia we wtorek, mam nadzieję. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki za rekrutację.
Dzięki.